Witamy w programie Nie jesteś sam. Od 2,5 do 4 milionów Polaków według najnowszych szacunków nadużywa alkoholu, a blisko milion jest od niego uzależnionych. Nie można przewidzieć momentu, w którym organizm uzależni się od alkoholu, który w każdej ilości jest substancją toksyczną dla ludzkiego organizmu. Zapraszamy! 84% populacji wszystkich dorosłych Polaków sięga po alkohol. Na szczęście większość z nich pije w sposób okazjonalny, towarzyski i bezpieczny, czyli taki, który nie powoduje żadnych problemów dla nich samych, jak i dla innych osób. Styl okazjonalny, styl picia alkoholu okazjonalny charakteryzuje się małą częstotliwością picia, niewielką ilością wypijanego alkoholu zarówno w danej towarzyskiej sytuacji, jak i w skali roku. Oraz piciem alkoholu w sytuacjach uzasadnionych, towarzysko czy kulturowo. W piciu okazjonalnym nie ma sytuacji picia codziennego, regularnego czy upijania się, ponieważ to już znaczy, że wzmacnia się nawyk picia i to już wykracza poza okazjonalne i bezpieczne picie. W piciu okazjonalnym alkohol tak naprawdę jest dodatkiem do sytuacji towarzyskich, nie celem. Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na 3. miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia ludzi. Jest substancją psychoaktywną, uzależniającą. Nadmierne i szkodliwe spożywanie alkoholu wywołuje lub przyczynia się do ponad 60 rodzajów chorób i urazów, w tym stwarza ryzyko uzależnienia. Warto pamiętać, że z punktu widzenia toksykologii specjaliści podkreślają, że alkohol jest substancją toksyczną, niekoniecznie pożądaną dla organizmu. I oczywiście, jeżeli jest pity umiarkowanie, sensownie, z tak zwaną głową, to nie poczyni większych szkód. Natomiast nadużywany oczywiście już takie szkody w organizmie może poczynić. Prawda jest taka, że indywidualne reakcje dorosłego człowieka na alkohol są bardzo różnorodne. Dlatego jakaś określona dawka alkoholu dla jednej osoby może być w miarę bezpieczna, a dla innej już ryzykowna, na przykład dla zdrowia. Dlatego tak naprawdę nie ma takich jednoznacznych, uniwersalnych kryteriów bezpiecznego picia czy limitów, które nas zabezpieczą przed uzależnieniem. Z alkoholem trzeba obchodzić się tak zdroworozsądkowo, tak, mieć jakby świadomość, po co sięgam po ten alkohol i nie przywiązywać siebie do sytuacji alkoholowych. Jednorazowe spożywanie małych ilości nie pociąga za sobą widocznych szkód zdrowotnych czy społecznych. Wyjątek stanowi picie alkoholu przez nieletnich, kobiety w ciąży, osoby prowadzące pojazdy mechaniczne, osoby zażywające leki lub spożywające alkohol w godzinach pracy. W takich sytuacjach nie ma odstępstw. Jeżeli częstotliwość i ilość wypijanego alkoholu wzrasta, powodując szkody somatyczne, psychiczne i społeczne, to mamy do czynienia z nadużywaniem alkoholu. Jest to już picie szkodliwe. Nadużywanie niesie ze sobą ryzyko problemów zdrowotnych, finansowych, społecznych, nawet ryzyko problemów z prawem. Osoba nadużywająca alkoholu już tak naprawdę zaczyna widzieć w tym alkoholu pewien stały element swojego życia. Zaczyna mieć apetyt na alkohol. Nadużywając alkoholu, ten alkohol wychodzi poza sytuacje towarzyskie. On bardzo często pomaga osobie lepiej się czuć. Tak? Czyli kiedy już dochodzi do sytuacji, że alkohol pomaga regulować emocje, czy pomaga być jakimś lekarstwem na samotność, smutek, na frustrację, to jest taki czerwony sygnał, że coś jest niekoniecznie korzystne. Tak? Osoby nadużywające alkoholu są odbierane przez otoczenie najbliższe jako te, które lubią sobie wypić. To też powinien być pewien sygnał, że no ryzykują większe straty i większe szkody. Tak jak powiedziałam, nadużywanie alkoholu to już takie emocjonalne przywiązanie się do działania tej substancji na psychikę. Osoba nadużywająca alkoholu koncentruje się na sytuacjach, w których może wypić. I sama nie ukrywa, że lubi wypić. Tak? Bardzo często osoby, które piją codziennie piwo, regularnie, jedno czy kilka, mówią, że one to lubią i nie widzą w tym nic ryzykownego. I to jest też sygnał, że coś tu jest nie tak, ponieważ
w sposób taki naturalny, no nie pijemy alkoholu codziennie. To jest nam do niczego potrzebne. Nadużywanie alkoholu zawsze wiąże się z negatywnymi skutkami w postaci na przykład zatrucia alkoholowego, problemów zdrowotnych, konfliktów z bliskimi, stratami finansowymi czy naruszaniem norm społeczno-prawnych. Nadużywanie alkoholu często prowadzi do uzależnienia. Według danych m.in. Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polsce osób nadużywających alkoholu jest od około 2,5 miliona do 4 milionów, zaś uzależnionych jest około milion. Osoby nadużywające alkoholu muszą pamiętać, że to nie jest ich osobista sprawa, ponieważ te szacunki pokazują, że nadużywanie i alkoholizm jest już problemem społecznym. Nie dotyka tylko tej osoby, która pije, dotyka społeczeństwa. Pijąc regularnie, nie możemy przewidzieć momentu, w którym nasz organizm uzależni się od alkoholu. Choroba alkoholowa może dotknąć każdego, niezależnie od wykształcenia, płci, wieku czy statusu społecznego. To, czy osoba zachoruje, zależy od wielu czynników, m.in. cech osobowości, odporności na stres i frustrację, od uwarunkowań genetycznych, wzorców rodzinnych czy warunków środowiskowych. Alkoholizm jest bardzo demokratyczną chorobą. Każdy, kto nadużywa, pije za dużo, może zostać alkoholikiem. Jeżeli jest jeszcze obciążony na przykład genetycznie, bo rodzice czy dziadkowie mieli ten problem, jeżeli ma na przykład tendencję do impulsywności, jest słabo odporny na stres czy frustrację, czy ogólnie ma jakieś takie słabsze możliwości adaptacji, no to może się uzależnić, tak? Do końca nigdy nie wiemy, kto zasili tą grupę osób uzależnionych. Ale prawda jest taka, że niezależnie od tych wszystkich czynników, od nas, od naszych wyborów, takiego świadomego wyboru, zależy, jaki styl picia będziemy preferować. I oczywiście, jeżeli to będzie umiarkowane, bezpieczne, takie z głową picie, no to nic złego się nie będzie działo. Natomiast jeżeli będziemy robić filozofię do swojego picia i będziemy lubić te sytuacje, to ryzykujemy uzależnienie. Alkoholizm jest chorobą nieuleczalną, pierwotną, śmiertelną i postępującą, a jej istotą jest utrata kontroli nad ilością, jakością i częstotliwością pitego alkoholu. Utrata kontroli jest raz na zawsze. Raz utracona nie wróci. Osoby uzależnione myślą, że po przerwie mogą wrócić do kontrolowanego picia, i tu się zaczyna ich dramat, bo ja zawsze porównuję utratę kontroli nad alkoholem, nad pitym alkoholem, do amputacji. Jak amputują nam kończynę, to ona nie odrośnie. W przypadku utraty kontroli jest dokładnie tak samo. Raz utracona, nie wróci. Osoby uzależnione w związku z tym, że tak bardzo chcą udowodnić sobie i innym, że kontrolują sytuację, no powtarzają ten schemat picia, a tak naprawdę ich organizm jest w jakiś sposób uczulony na alkohol. Wystarczy niewielka dawka, nawet po długiej przerwie alkoholu, i wracają do picia ciągiem, kilkudniowym, kilkunastudniowym, a nawet dłuższym. Alkoholik jest owładnięty obsesją myślenia o alkoholu. Nie wyobraża sobie życia bez alkoholu. Odczuwa silne pragnienie, wręcz przymus picia alkoholu. Po dłuższych okresach picia następują przerwy abstynencyjne. I w tych przerwach pojawiają się objawy odstawienne, abstynencyjne, co jest bezpośrednim dowodem na zależność fizyczną, tak? Są to takie mocne objawy, które powodują dyskomfort u osoby chorej. Są to lęki, niepokoje, nie wiem, biegunki, wymioty, zaburzenia ze strony układu naczyniowego, nerwowego, padaczki alkoholowe, omamy, prawda, czy nawet urojenia. I ten zespół ściśle nam mówi, potwierdza, że osoba jest uzależniona. Z powodu uzależnienia narasta w życiu chorego zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności, zainteresowań oraz obowiązków. I alkoholizm to jest taka choroba, która bazuje na obsesji umysłowej, na myśleniu ciągłym o alkoholu, jak wypić, kiedy wypić, czy nie wypić, tak? Wykształca się na skutek nadmiaru picia głód alkoholowy, tak? Organizm człowieka no, na przestrzeni lat picia u danej osoby uczy się jakoś tej substancji, więc zmienia się tolerancja. Zwiększa się tolerancja picia, na początku się zwiększa, później maleje i wystarczą niewielkie dawki alkoholu, żeby osoba już była bardzo mocno, no, na przykład pijana, tak?
Dużą trudnością w chorobie alkoholowej jest to, że osoba, która jest na nią chora, nie widzi tego. Nie widzi, jakie szkody przynosi sobie i innym. No, mechanizmy psychologiczne tak regulują myśleniem alkoholika, tak? Czyli minimalizuje, zaprzecza, tworzy pewną iluzję, że ciągle kontroluje swoje życie. Najgorsze jest to, że obwinia innych za swoje niepowodzenie. Alkoholizm można i trzeba leczyć. Lepiej też w odpowiednim momencie zastanowić się, jaki styl picia preferujemy. Gdy alkohol zaczyna pomagać nam w radzeniu sobie z emocjami lub zaczyna być jedyną przyjemnością w życiu, to jest jednoznaczny sygnał, że przekroczyliśmy bezpieczną granicę. Wszystkie te osoby, które mają wątpliwości, czy piją nadal bezpiecznie, czy może już ryzykują, czy piją szkodliwie albo są uzależnione, zapraszamy tutaj na spotkanie do MOPS-u, do sekcji profilaktyki uzależnień, no na konsultacje, po to, żeby sobie porozmawiać, poprzyglądać się temu i ewentualnie podjąć jakieś kroki. Jeżeli osoby mające problem z alkoholem nie są gotowe do przyjścia na taką konsultację, to ich najbliżsi mogą to zrobić. Z jednej strony po to, żeby uzyskać wsparcie dla siebie i po to, żeby się dowiedzieć, co należy w takiej sytuacji robić, żeby na przykład zgłosić wniosek o leczenie do komisji, tak? Komisja rozpatruje wnioski, motywuje osoby mające problem z alkoholem. Jakby pomaga takiej osobie zobaczyć, w jak ryzykownej sytuacji się znajduje. W tym wydaniu programu Nie jesteś sam, to już wszystko. Dziękujemy za uwagę.